Cześć, dotarłem, jestem już na targach, jak tyle może się zobaczyć. Jestem już przy strzelnicy małej armii, to jest ich, powiedzmy, tam boczna ściana, słychać jak kulki trafiają o tarczę. No i co, idziemy się przejść, zobaczyć co tu się dzieje. Już drugi raz gościłem na targach hobby. Mała armia razem z rekrutem ponownie zaprezentowali szerszemu gronu nasze hobby, jakim jest Airsoft. I też miałem w tej prezentacji swoją cegiełkę. Nauczony trochę z poprzedniego razu, zabrałem moje GoPro na przechadzkę, bo targi hobby to nie tylko ASG i strzelanie. To kolekcjonerzy figurek z serii filmowych i komputerowych. To także szybkie i wściekłe samochodziki RC, których kierowcy mogli sprawdzić swoje umiejętności na torach wyścigowych i terenowych. Aż zdziwilibyście się, jak wiele pod względem sprzętowym mamy ze sobą wspólnego. Targi to także fani Gwiezdnych Wojen i odległej galaktyki. A propos tej serii, to zawitał u nas szturmowiec i chyba szkolił się w jakiejś elitarnej akademii, bo ani myślał pudłować. Tak wyglądała strzelnica mojej armii i muszę przyznać, że zainteresowanie wcale nie było takie małe. Okej, obeszliśmy pawilon 3A. W drugim pawilonie można było obejrzeć fanów kolejek w małej skali. Koła i kluby modelarskie zaprezentowały wiele makiet oraz kolejek. Można było przebierać w rodzajach lokomotyw, wagonów, makiet rzeczywistych oraz tych zrobionych wedle swojego widzimisię. Jesteście fanami Lego? Różnego rodzaju makiety, modele, obrazy. Dla mnie to na jeden dzień nie do obejścia. Jak widzicie, za mną stoisko policji, zwiedzam, jest niedziela, czyli dzień trzeci tak w zasadzie targów. W piątek mnie nie było, byłem wczoraj w sobotę. Dzisiaj kolejny dzień zwiedzania i patrzymy, co doszło, a co minąłem. Zdziwilibyście się, ile tak naprawdę rzeczy ominąłem. Nie dało się wszystkiego nagrać, bo większość wystaw oglądałem tak jak cement. Z ciekawszych rzeczy to postrzelałem sobie na strzelnicy treningowej wystawionej przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Przydałby się scope cam, żeby zobaczyć, co w zasadzie trafiłem. Fani budowania w klockach Lego zaprezentowali nam miniaturowe KFC, McDonalda, Biedronkę oraz... A zobaczcie, studio kanału sportowego. Ale już bez Stanowskiego. Fajna ciekawostka. Aha, ABM? MKA Akacza, nie? Kolejna ciekawostka to troszkę z cementem pokazali mi bardzo fajne stoisko z biżuterią, gdzie można było kupić kolczyki i wisiorki z modelami karabinów. Jak mogliście zaobserwować, tych wystaw, stoisk, atrakcji było naprawdę, naprawdę sporo. Zachęcam was, wybierzcie się w przyszłym roku, sami zobaczcie to na własne oczy. Do zobaczenia za rok.